siódmy halowy turniej piłki nożnej Futsal DOK 2011 pod hasłem Sport bez nałogów i przemocy. Hasło sportowe, które towarzyszy turniejowi od czwartej edycji, to Joga Bonito, znaczy graj pięknie. Przyświeca nam cel, żeby ta gra była iście sportowa, bez nadmiernej walki wręcz. Jest to typ piłki nożnej preferującej technikę i taktykę, a więc szybką, bardzo ciekawą dla kibica grę, w której decydują te właśnie elementy najbardziej, czyli technika i taktyka. I taki cel sportowy przyświeca naszemu turniejowi, żeby podkreślić te walory piłkarskie. Jak od wielu lat uczestniczy 8 drużyn, są to drużyny dwie reprezentujące Dzielnicowy Ośrodek Kultury i 6 drużyn zaproszonych przez nas do udziału. Od wielu lat uczestniczy w turnieju drużyna URB RAK, Polskór, od kilku lat także drużyna reprezentująca Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej z Łodzi, Erdent, który broni zeszłorocznego tytułu, zwyciężył w zeszłym roku, i dwie młode drużyny UKS Trójka i MDK AB Druk. To drużyny, które pojawiły się po raz pierwszy w naszym turnieju. Mam nadzieję, że rozpoczną w ten sposób wieloletnie uczestnictwo. Zespół Szkół nr 8 i oficjalnie otwieramy 7. halowy turniej piłki nożnej Futsal DOK 2011. przemiosła piłkarskiego, tego smacznego, futsalowego z nami, a więc drużyny debiutujące w naszej lidze. Jest to impreza, która rozpoczyna, duża impreza, która rozpoczyna 35-lecie działalności Dzielnicowego Ośrodka Kultury. Głównymi organizatorami imprezy są Dzielnicowy Ośrodek Kultury oraz Zespół Szkół nr 8. Pomagają nam, jak widzicie, harcerze z 12 drużyny harcerskiej. Za pomoc przedmiotyczną odpowiada także drużyna harcerska. Trudną nazwę mają później się nie. Dawno nie było w tej planie tylu pięknych mężczyzn i panów. Futsal to mniejsza piłka, mniejsze boisko, ale bezwzględnie to, o czym wcześniej mówiłem, wyższe walory techniczne i taktyczne i tego dopatrujemy się w naszym turnieju. Ponadto poziom sportowy podnoszą nam sędziowie, którzy przyjeżdżają do nas ze Skierniewic, wiżdżący na co dzień futsal, a więc znający zasady i przepisy, którzy niesamowicie podnoszą poziom sportowy, ale i organizacyjny weryfikując naszą wiedzę bezpośrednio dotyczącą tego typu zawodów. Mecze rozgrywamy 2 razy 10 minut z bardzo krótką przerwą, w dwóch grupach po 4 drużyny. W dalszym etapie rozgrywek dwie pierwsze drużyny z zaliczeniem bezpośredniego pojedynku przechodzą do gry. Pierwsza i druga drużyna z grupy gra w grupie o miejsca 1-4 z zaliczeniem, tak jak mówiłem, wcześniejszych wyników, a drużyny z miejsca 3-4 grają dalej o miejsce 5-8, także z zaliczeniem bezpośredniego pojedynku. Wszystkie drużyny rozgrywają tą samą ilość pojedynków i jest to duży atut naszego turnieju i tak jest pomyślany regulamin, żeby każdy mecz był najważniejszym meczem, jaki w tym dniu rozgrywamy. Wszystkie wyniki są ważne do końcowego rozliczenia.